Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybrać dobry i tani komputer do codziennej pracy. Ostatnio wiele osób przeniosło się na pracę oraz naukę zdalną i te osoby właśnie szukają komputerów. Muszą sobie kupić laptopy, ale szukają oczywiście maszyn o jak najlepszym stosunku możliwości do ceny. No i w związku z tym Intel poprosił mnie, żebym wytłumaczył Wam, jak można wybrać dobrego i taniego laptopa i żebym pokazał także przykład takiego sprzętu. Jako że oglądacie mój kanał, to zapewne wiecie, że ja bardzo lubię sprzęty Huawei'a i dlatego dzisiaj chciałem Wam pokazać Huawei MateBooka D14, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych urządzeń na rynku. A przynajmniej, no w sumie nie najlepszym wydajnościowo, ale takim o najlepszym stosunku możliwości do ceny, ponieważ sprzęt ten kosztuje około 3000 zł obecnie, wcześniej kosztował trochę mniej, ale przez tę pandemię ceny poszły w górę. No i właśnie tutaj możemy od razu odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ile powinien kosztować dobry komputer? Ile minimum trzeba na niego wydać, żeby nie żałować? Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem w sumie przed chwilą i jeszcze kilka tygodni i miesięcy temu bym powiedział, że na taki komputer do pracy biurowej, żeby niczego nie żałować, to trzeba wydać od 2,5 do 3 tysięcy złotych. Teraz te komputery troszeczkę podrożały, więc powiedziałbym, że trzeba na takiego laptopa wydać od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych. I właśnie ten Huawei MateBook D14 łapie się w tym przedziale cenowym i właśnie na jego przykładzie pokażę Wam, co ma dobry laptop, a także no, czego nie ma, bo to jednak nie jest sprzęt idealny, a tylko bardzo dobry. Moim zdaniem bardzo ważnym elementem komputera jest to, co widzimy od razu, czyli obudowa. Ta obudowa ma być nie tylko ładna, ale też wytrzymała. No i oczywiście nie mówię, że każda obudowa z tworzywa sztucznego jest zła, ale ja mimo wszystko staram się stawiać na komputery, które mają metalową obudowę i tak też jest w tym przypadku. Bo ten Huawei MateBook D14, z którego teraz korzystam, on ma właśnie taką obudowę metalową. Metal mam tu. Metal mam także tu. Tutaj co prawda mam plastikową ramkę, ale tutaj metalu się praktycznie nie spotyka. To zawsze jest plastik. No i właśnie taka obudowa jest nie tylko ładna, no musicie przyznać, że jest naprawdę ładna, ale też jest po prostu mocniejsza. Trudno tutaj na coś narzekać, bo ta obudowa mniej się ugina, jest po prostu wytrzymalsza i lepiej zniesie próbę czasu. Więc jeżeli macie wybierać, czy obudowa jest plastikowa, czy metalowa, to jednak starajcie się stawiać na drugą opcję, o ile jest to możliwe. A w tym przedziale cenowym, o którym mówię, to niestety nie jest możliwe zawsze, ale jak widać, czasami się zdarza. No i ta metalowa obudowa oczywiście jest bardzo ważna, ale mamy tutaj jeden newralgiczny element, na który szczególnie warto zwrócić uwagę. To jest zawias. Te zawiasy po prostu bardzo często się łamią i warto zadbać o to, żeby te zawiasy po prostu były duże, żeby były sztywne, a moim zdaniem ideałem jest właśnie jeden taki podłużny zawias, ponieważ tutaj naprężenia zupełnie inaczej się rozkładają. Jest tutaj bardzo małe prawdopodobieństwo w porównaniu do innych, mniejszych zawiasów, że ten długi zawias po prostu się złamie, że po jakimś czasie się zniszczy. Więc jeżeli jest taka możliwość, lepiej wybierać komputer właśnie z takim zawiasem. Na szczęście coraz więcej producentów stosuje to rozwiązanie. To, na co warto zwrócić uwagę, to też waga oraz smukłość komputera, bo ten komputer waży 1,4 kg. No, niby myślicie teraz, że oceniłem to w swoich rękach, ale nie. Sprawdziłem to wcześniej na wadze, a teraz Was bajeruję. Ale taki komputer, który waży tak do 1,5 kg, maksymalnie do 2 kg, to nawet nie poczujemy go w torbie ani w plecaku i wszędzie będziemy mogli go zabierać. To oczywiście nie będzie istotne, jeżeli po prostu z tym komputerem będziemy siedzieć cały czas w domu. W sumie teraz to będziemy tak robić, bo mamy taki nieszczególnie ciekawy czas. Ale kiedyś on się skończy i te komputery zaczniemy ze sobą zabierać i wtedy na pewno docenimy to, że ten komputer będzie lekki. Więc pamiętajcie, najlepiej do 1,5 albo do 2 kg. Z tego samego powodu komputer musi być odpowiednio smukły, żeby kiedy go zamkniemy, tak jak teraz, to on po prostu zmieści się do dowolnego plecaka albo większej torby. No i ten komputer ma być cienki, ale nie zbyt cienki. Dlaczego? Żeby po prostu były tutaj wszelkie niezbędne standardy łączności, bo po niektórych laptopach już wiemy, że są tylko porty USB-C i to może komuś nie pasować. Dlatego ja wolę trochę grubsze komputery, żeby nie korzystać z przejściówek i na przykład tutaj mamy zwykłe USB, mamy pełnowymiarowe HDMI, żeby sobie monitor podłączyć. Mamy też USB-C do ładowania komputera, co ciekawe. I ja to rozwiązanie bardzo lubię, ponieważ jeżeli tutaj mam USB-C i w tablecie, i w komórce mam USB-C i gdzieś jadę, no to wystarczy, że zabieram jedną ładowarkę od laptopa i mogę za jej pomocą ładować kilka różnych urządzeń.
Po drugiej stronie tutaj mamy też kolejne pełnowymiarowe USB oraz mamy wyjście słuchawkowe. A skoro jesteśmy przy portach, to warto tutaj powiedzieć o bardzo przydatnym rozwiązaniu. Jest to port USB-C, który może jednocześnie zasilać komputer, przesyłać dane oraz przesyłać obraz. Bo wtedy po prostu za pomocą jednego kabelka podepniecie taki laptop do monitora i nic więcej nie potrzebujecie. Ten jeden kabelek jest po prostu waszą stacją dokującą, dzięki czemu zamieniacie takiego laptopa w komputer stacjonarny. Pokazałem to rozwiązanie wielu znajomym. Pokazałem to rozwiązanie także mojej narzeczonej, kiedy przeszła parę miesięcy temu na pracę zdalną i była oszołomiona, że tak się da, że nie trzeba podpinać oddzielnie HDMI, zasilania i tak dalej, że nie ma tej plątaniny kabli, że wszystko da się załatwić za pomocą tylko jednego kabelka. To, do czego przywiązuje się zbyt dużą uwagę w przypadku komputerów do pracy, moim zdaniem jest specyfikacja. Bo jeżeli zapytacie ekspertów, jaki komputer kupić, to powiedzą wam, że karta graficzna taka, GeForce najnowszy, że taki procesor, Core i7 albo jeszcze lepszy. Ale nie, jeżeli chodzi o pracę biurową, no to jednak ten procesor jest ważny, zaraz wam powiem dlaczego, ale nie chodzi tutaj o wydajność. I moim zdaniem do takiej pracy biurowej spokojnie wystarczy wam procesor Intel Core i3 albo Intel Core i5, i on naprawdę wystarczy do wszystkiego. Tylko wybierając ten procesor, pamiętajcie, żeby wybrać jak najnowszą generację. I co oznaczają te generacje? No w wielkim skrócie, że te procesory są coraz lepsze, ale bardziej niż na wydajność, teraz stawia się na energooszczędność. Ale skoro jesteśmy przy tych podzespołach, to jeszcze doradzę wam, żeby komputer miał minimum 8 GB RAM-u, no i żeby miał dysk SSD o pojemności 256 GB lub większej. No bo taka specyfikacja wystarczy wam już do komfortowej pracy na kilka lat. I możecie zapytać, dlaczego tak ważny jest ten dysk SSD, no bo przecież te dyski są mniejsze i droższe niż te dyski HDD, stare, talerzowe. Tak, ale dyski SSD po pierwsze są bardziej odporne na jakieś upadki, więc jeżeli laptop wam upadnie, no to nic się raczej nie stanie z danymi, które będą na tym dysku. A po drugie, te dyski są bardzo ciche, bo nie mają żadnych elementów ruchomych. A po trzecie i ostatni są bardzo, ale to bardzo szybkie. Jeżeli macie stary komputer, albo przynajmniej taki pamiętacie, no to doskonale wiecie, że kiedyś zanim się włączył komputer, to się czekało i czekało i czekało i czekało. Herbatę człowiek sobie zrobił, śniadanko zrobił, umył się być może, no i wtedy dopiero ten komputer się włączał. A tutaj tego problemu już nie ma, bo kiedy włączamy te nowe komputery wyposażone właśnie w dyski SSD, to pstryk i one po prostu działają. I to jest naprawdę świetne. Przed chwilą, gdy wspominaliśmy o procesorach, to mówiliśmy też o energooszczędności. I tutaj warto powiedzieć o tym, ile komputer powinien działać bez ładowania. Moim zdaniem taki optymalny czas to 8 godzin i możecie zastanawiać się, skąd wziąć dane na ten temat. Moim zdaniem spokojnie można zaufać producentom, co najwyżej no, odjąć trochę od tego, co oni podają, ponieważ te dane podawane przez nich nie są już tak bardzo przekłamywane jak wiele lat temu, że producent mówił, że o, ten komputer działa 6 godzin bez ładowania, później tego włączasz i o, działa 2. Nie, teraz producent to ci może powiedzieć, że działa 10 godzin, ty będziesz z niego korzystał i będzie działał załóżmy 8 albo 7 godzin, więc te różnice naprawdę nie są już tak duże. I moim zdaniem te 8 godzin to jest czas, jaki komputer realnie po prostu powinien wytrzymywać bez ładowania, bo to jest taki dzień pracy. Pamiętajcie tylko, żeby wybrać jak najnowszy procesor, jak najnowszej generacji, na przykład Intela 10 generacji, no bo wtedy właśnie ten czas pracy będzie po prostu dłuższy, ponieważ procesor, czyli serce komputera, będzie bardziej energooszczędny. Jednak elementem, na który najczęściej będziemy się patrzeć, na który będziemy zwracać uwagę, jest ekran. I o tym w ogóle nie powiedziałem, a w sumie powinienem. I moim zdaniem taki idealny ekran to jest 13 albo 14 cali, ponieważ ten komputer jednocześnie musi być maszyną domową, a z drugiej strony musi być przenośny. Takie są obecnie wymagania. Ja wiem, że kiedyś się korzystało z maszyn 15,6 cala i starsi użytkownicy nadal mogą chcieć takich komputerów używać. Więc jeżeli wybierzecie na przykład tego Huawei MateBooka D14, to on jest 14-calowy. Ale jest też jego wersja 15-calowa, która nazywa się Huawei MateBook D15 i się różni od tego komputera tym, że jest większa. No i koniec różnic, ale co za tym idzie, ma też większy ekran. Ja sam sobie wybrałbym wyświetlacz 13 albo 14-calowy, bo jest dla mnie idealny. I jeżeli chodzi o rozdzielczość, no to idealną rozdzielczością i w sumie spotykaną także w tych tańszych komputerach jest Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Jeżeli weźmiecie tę rozdzielczość i podzielicie to wszystko sobie na kalkulatorze, to zobaczycie, że to jest proporcja 16 do 9.
i ona jest spotykana m.in. w telewizorach, jest generalnie bardzo popularna, ale jeżeli znajdziecie komputer, który będzie miał ekran o proporcjach 3:2, to będzie jeszcze lepszy, ponieważ tutaj po prostu zmieści się więcej przestrzeni. Ten ekran, który będzie bardziej kwadratowy, będzie bardziej wygodny do pracy, więc jeżeli będziecie mogli kupić komputer właśnie z takim ekranem, to bardzo gorąco polecam. Skoro już tak trzymam tego laptopa, to warto powiedzieć o czymś, o czym wiele osób nie mówi. Żeby nie patrzeć tylko na obudowę, specyfikacje, ekran i tak dalej, ale też na klawiaturę oraz na gładzik. Pamiętajcie też, jeżeli chcecie pracować po ciemku albo pod kołdrą, nie wiem, jak kto woli, albo po nocy lubicie pracować, no to żeby ta klawiatura była po prostu podświetlona. Tutaj mamy klawiaturę podświetlaną. Ja bardzo lubię to rozwiązanie, bo nawet jeżeli piszę bezwzrokowo i na chwilę się zamyślę, to nie muszę szukać później tego klawisza, od którego znowu mam zacząć pisać. Po prostu go widzę, bo jest podświetlony. Pamiętajcie też o gładziku, żeby był odpowiednio duży, żeby był odpowiednio, jak sama nazwa wskazuje, gładki, żeby był wygodny, bo dzięki temu wtedy będziecie nie tylko mogli robić klik albo dwuklik, ale też wygodnie korzystać z gestów systemu Windows, których naprawdę warto się nauczyć. Jest ich kilka, można tutaj używać wtedy kilku palców i tak po prostu wygodniej przełączać się między programami i korzystać z systemu. I jedna rzecz, o której mało kto mówi, bo w sumie jest jeszcze w niewielu komputerach, to jest czytnik linii papilarnych, którego tutaj, tak pokażę Wam, nie widać. Gdzie ten czytnik linii papilarnych? A on jest tutaj, o, w przycisku uruchamiania. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musimy pamiętać hasła, nie musimy pamiętać tak naprawdę żadnego pinu ani nic. Po prostu, kiedy włączamy komputer, a raczej go wybudzamy, bo mało kto już całkiem wyłącza komputer, przykładamy tutaj palec i ten komputer od razu nam się włącza i się odblokowuje, nie musimy nic wprowadzać, a do tego jest całkiem bezpieczny, bo jednak ta forma zabezpieczenia biometrycznego jest. Więc to naprawdę bardzo propsuje, to wydaje się naprawdę niepotrzebne, ale to jest super rzecz, która znacznie poprawia komfort korzystania z komputera oraz bezpieczeństwo znajdujących się na nim danych. I tak naprawdę to było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat tego, jak wybrać komputer o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. No i kiedy obejrzeliście ten film, to już powinniście umieć wybrać taki komputer, ale jeżeli z jakiegoś powodu nadal nie wiecie, jaki model wybrać, no bo to jednak trzeba trochę przeanalizować rynku i szukacie gotowych rozwiązań, to zapraszam do linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do tekstów na Spidersweb, w których właśnie mówimy, jakie komputery konkretnie warto kupić i dlaczego. A już tak zupełnie na koniec, to teraz możecie dać znać, jakie komputery Wy macie, z jakich korzystacie, no i czym kierowaliście się, wybierając swój komputer. Poza tym, standardowo, proszę Was o łapkę w górę dla zasięgu, żeby więcej osób wiedziało, w jaki sposób wybierać jak najlepszy komputer. Możecie też kliknąć przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby widzieć więcej naszych filmów. Będzie nam po prostu bardzo miło. A tak już zupełnie, ale to zupełnie na koniec, widzimy się niebawem w kolejnych filmach na Spidersweb TV. Cześć!